Dobry wieczór, Rafał Kulik. Zapraszam na wieczorne wydanie Silesia Flash. To była ogromna burza, która spowodowała gwałtowne wezbranie górskich rzek i potoków. Woda wdarła się do centrum Wisły. Zalane zostały parkingi, zniszczone fragmenty dróg, a w samym centrum pozostawiła warstwę błota. 3 dni po burzy wciąż trwa sprzątanie i szacowanie strat. Magdalena Sincewicz. Woda była, szła na wysokości, tak jak tu widać, tu jest wszystko, to są ślady pozostałości po wylaniu strumyka. Strumyka, który na co dzień przyjemnie szumi, sięga zaledwie do kostek. Wystarczyła chwila, by przeobraził się w coś bardzo niebezpiecznego. To przyszło po prostu tak bardzo szybko, z takim dużą ulewą, z dużym wiatrem, że można powiedzieć, to co się wydarzyło, co po prostu widzimy za plecami, to było bardzo szybko. No, to nie można było nic nawet zabrać, nawet schować, bo to się wszystko wpadło dookoła basenu. Wpadło i wciąż leży, bo procedura usunięcia szkód musi trochę potrwać. W tej chwili powołany został ze strony spółki biegły rzeczoznawca, żeby określić jakby zakres strat i przedstawić go jakby zarządowi Radzie Nadzorczej spółki. Równolegle została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela. Chcemy jakby doprowadzić do sytuacji, żeby bardzo precyzyjnie i rzetelnie tej wyceny tych szkód dokonać, żebyśmy mogli jak najszybciej przystąpić do procesu jakby odbudowy tego naszego pięknego obiektu. Kompleks basenów to nie jedyne miejsce, które ucierpiało w wyniku intensywnych opadów. Na liście jest także słynne Muzeum Adama Małysza. Na szczęście dzięki ludziom dobrej woli udało się je szybko doprowadzić do poprzedniego stanu. Straty liczą również sami mieszkańcy. Deszcz był taki, że domu obok siebie nie widziałam. Nie, tak lało. I zalało sąsiada, do mnie już nie doszło, bo troszkę wyżej mieszkam. Także to też uratowało. To mały strumyk, gdzie się przechodziło po kasteczki, a no po prostu jak dzisiaj sobie wspomnę, poszłam tam oglądać to. Także sąsiadów pozalewał. No dużo szkód, bardzo dużo. Dużo trzeba będzie też włożyć pracy w to, by wszystko odbudować, a do tego potrzebne są pieniądze. Zarwane jakieś mosty, barierki, przepusty, drogi podmyte, zerwane skarpy, trochę szkód mieliśmy takich już rzeczywiście wymiernych finansowo na basenach, bo cała technologia, cała elektronika poszła w tym momencie. Myślę, że kilkanaście milionów złotych to na ten moment, a tak naprawdę teraz sprzątamy. Dzisiaj, jutro zaczynamy szacowanie już takie kosztorysowe rzeczywiście wszystkich tych problemów, które się pojawiły. Oby nie pojawiły się kolejne, bo prognozy i ostrzeżenia mówią o nadciągających burzach z gradem. Bunt w Sosnowieckiej Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że na kilka miesięcy przed wyborami ugrupowanie prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego straci większość. Secesji z koła Koalicji Obywatelskiej Wspólnie dla Sosnowca dokonała trójka radnych. Jak poinformowali radni, decyzja o utworzeniu własnego koła podyktowana została zachowaniem prezydenta Sosnowca, który utracił ich zaufanie. Dlaczego? Na to pytanie próbowała znaleźć dziś odpowiedź Fatima Orlińska. To jeszcze nie rozwód, ale na pewno separacja z jasnym wskazaniem winy. Dowiedzieliśmy się głównie od państwa, czyli z mediów, informację o tym, że z ramienia naszej listy ma startować prezydent miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, mimo że nigdy od nas nie otrzymał takiej propozycji i nigdy od nas nie był rekomendowany jako nasz kandydat. Stąd też czuliśmy przynajmniej zdziwienie, że osoba, z którą współpracujemy na co dzień w samorządzie, osoba, której w większości spraw popieramy i której wspieramy w zarządzaniu naszym miastem, podejmuje takie decyzje gdzieś za naszymi plecami, nie informując nas o tym. Oskarżenia poważne, tym bardziej, że rzuca je jedynka sosnowieckiej listy do Sejmu. Nic o nas bez nas. To nie pierwsza taka deklaracja kandydata wnuka. Aby decyzje, które są blisko mieszkańców, od których zależy ich codzienne życie, były decydowane na niższych szczeblach administracyjnych, a nie wszystkie w Warszawie. Koalicja Obywatelska Wspólnie dla Sosnowca miała do tej pory większość w postaci 15 radnych. Odejście 3 z nich przynajmniej formalnie oznacza, że ugrupowanie rządzące w Sosnowcu traci większość, bo radni ogłosili również, że tworzą swój klub Wspólnie dla Sosnowca Polska 2050. Będziemy podejmować decyzje zgodnie z naszym sumieniem, zgodnie z naszym programem i w zgodzie z mieszkańcami Sosnowca i konsultacji z mieszkańcami Sosnowca. Może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieć z prezydentem odmienne zdanie. Wtedy nie będziemy się czuć zobowiązani w żaden sposób do tego, żeby głosować tak, jak nam
nas się o to prosi. Prezydent Arkadiusz Chęciński tej rozgrywki nie chce komentować, nie zdecydował się na wypowiedź w tej sprawie przed naszą kamerą. Być może nie obawia się utraty realnej władzy w Radzie Miejskiej, bo choć secesja została ogłoszona, to priorytety do końca kadencji nie ulegają zmianie. Chcemy też wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego indywidualnego, które stanowi według nas znaczącą i ważną alternatywę dla budownictwa deweloperskiego. I chcemy też aktywnie uczestniczyć, już od wielu lat też Łukasz chyba najbardziej uczestniczy w zagospodarowaniu terenów po byłej kopalni KWK Kazimierz Juliusz. Myślę, że to są takie nasze główne cele i plany na przyszłość. A przyszłość też jest taka, że prezydent Sosnowca na listach wyborczych Polski 2050, a dalej trzeciej drogi się nie znalazł i tym samym nie będzie konkurencją dla nikogo w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Co dalej z kopalnią Wujek? Czy w przyszłym roku zakończy ona wydobycie? Tego chcieli się dowiedzieć dziś związkowcy, którzy w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej spotkali się z dyrekcją kopalni i zarządem spółki. Były obawy, że ruch Wujek zostanie zamknięty, ale okazuje się, że tak się nie stanie. A przynajmniej na razie. Więcej Paweł Jędrusik. To było wyjątkowo krótkie spotkanie związków zawodowych wraz z przedstawicielami kopalni i zarządu PGG, bo trwało zaledwie kilkadziesiąt minut. Ruch Wujek na razie nie będzie zamknięty, choć prawdopodobnie nie będzie też pracował długo. Myślę, że z tych wstępnych takich analiz tak dalej do 2026, bo tak przewidujemy eksploatację tam ścian i że do 2026 ruch Wujek będzie funkcjonował. Takie mamy zapewnienia, że ten węgiel nie będzie wybierany od strony Staszica, więc jesteśmy naprawdę zadowoleni. To spotkanie bardziej też dzisiaj było odnośnie całej kopalni, bo mamy troszeczkę problemów i chcieliśmy się spotkać z zarządem i z dyrekcją i porozmawiać o tych problemach. To na razie jednak wstępne plany, bo związkowcy chcieliby wydłużyć ten czas. Wstępnie mówi się o 2030 roku. Strona społeczna na ruchu Wujek wiedzą, że jeszcze są możliwość eksploatacji, nie składa broni. Zresztą tu chodzi o dobro całego zakładu, 4,5 tysiąca ludzi i też rodzin tych ludzi, bo nie oszukujmy się, to zakłady górnicze ostatnie dwa w mieście Katowice i one generują kilkanaście tysięcy miejsc kolejnych pracy i tu chodzi o dobro nas wszystkich, Ślązaków, nie tylko o nas górników. To nie jest tak, że walczymy tylko o siebie. Jeżeli po 2026 roku w kopalni Wujek skończy się węgiel, załoga miałaby zostać przeniesiona do kopalni Murcki Staszic. Duży sponsor i duża szansa na rozwój polskiego hokeja. Ostatnie sukcesy naszej hokejowej reprezentacji pokazały, że w jednym z najszybszych sportów drużynowych możemy mocniej zaznaczyć swoją obecność. W rozwoju i kształceniu młodych sportowców, ale i we wspieraniu zawodowych już zawodników ma pomóc nowy partner tytularny polskiego hokeja. Fatima Orlińska. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie, która po 22 latach powróciła do światowej elity, to początek dobrych wiadomości dla tej dyscypliny sportu. Dziś to przede wszystkim potrzeba inwestycji w młode pokolenie. Pierwszy raz takiego dużego partnera w takiej skali udało się do polskiego hokeja pozyskać. I efekty tego będziemy widzieli. Natomiast ja tak powiem, że trzeba mieć świadomość, że hokej jest najszybszą grą zespołową, natomiast efekty hokeju, jeśli chodzi o poziom sportowy, wyniki przychodzą bardzo powoli, więc nastawiamy się na długą współpracę i powolnymi krokami osiąganie kolejnych sukcesów. Sponsorem tytularnym polskiego hokeja została grupa Tauron. W ramach współpracy 8 września wystartuje kolejny sezon Tauron Hokej Ligi. Następnego dnia z kolei wielka inauguracja męskiej ligi oraz początek rozgrywek Tauron Liga Hokeja Kobiet. Dziś konkretne kwoty nie padły, natomiast docelowo współpraca ma być długoterminowa. Wsparcie finansowe pozwoli przygotować się zawodnikom do najważniejszych rozgrywek. Nasza współpraca będzie się przyczyniać przede wszystkim do większych sukcesów, do rozwoju tej dyscypliny i do popularyzacji tego sportu nie tylko tutaj na południu, ale również w całym kraju. Warto przytoczyć jedną ciekawą daną, z którą ja się zapoznałem całkiem niedawno i przyznam szczerze, że nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wiem, czy pan prezydent i szanowni panowie wiedzą, szanowni państwo wiedzą, że amatorsko hokej na lodzie jest uprawiany przez rzeszę około 100 tysięcy osób. Swoich szans na przywrócenie lat świetności hokejowi na lodzie w zawartej z Tauronem współpracy upatruje również Sosnowiec. Miasto dziś dysponuje jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych.
to tu będą odbywać się rozgrywki ligowe hokejowej drużyny Zagłębia Sosnowiec. ArcelorMittal Park, kompleks, w skład którego wchodzi lodowisko, również wspierany jest przez grupę Tauron. Wydaje się, że właśnie taki sposób finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa, przez ligi bezpośrednio, które będą powodować właśnie większą liczbę młodych ludzi grających w danej dyscyplinie sportu, większą możliwość wspomagania tych, którzy no dzisiaj finansowo nawet no nie są w stanie uprawiać sportu, to jest dobra droga, a nie sponsorowanie poszczególnych indywidualnych drużyn. Grupa Tauron podkreśla, że jest i chce być mecenasem sportu. Stawia na rozwój młodych ludzi, ale chce też zachęcać do uprawiania sportu, stwarzając kolejnym pokoleniom zawodników ku temu warunki i możliwości. Zanim jeszcze powstał, już wzbudził duże zainteresowanie. Teraz już stoi, choć z parkingu na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach korzystają na razie nieliczni. Wszystko dlatego, że trwają testy automatycznego parkowania. Czynny udział w nich biorą m.in. właściciele lokali usługowych i hoteli zlokalizowanych przy ulicy Mariackiej. Dlaczego i jak długo trzeba testować akurat ten parking, to sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. Obsługa parkingu jest dosyć prosta. Wystarczy wjechać na metalową platformę, zostawić samochód na biegu i hamulcu ręcznym, a następnie wpisać odpowiednie dane w pobliskim automacie. Po chwili samochód znajduje odpowiednie miejsce. Mamy tam właśnie zaparkowane kilkanaście samochodów. No i testy na ten moment przebiegają bez najmniejszych problemów. Maszyny są w pełni funkcjonalne, no i po zakończeniu testów no będą czekały na ogłoszenie regulaminu, stawek, zaparkowanie, no i pewnie miasto przystąpi do otwarcia maszyn. Takie testy potrwają jeszcze do najbliższego piątku. Osoby, które testują ten parking, są zobligowane do tego, aby codziennie wypełniać ankietę. W tej ankiecie zaznaczają, co jeszcze można by ulepszyć, jak wygląda funkcjonowanie, czy powinniśmy zwrócić jeszcze na coś uwagę. I tak naprawdę te testy mają nam przynieść odpowiedź na pytanie, czy wszystko działa tak, jak należy, czy jeszcze nie da się usprawnić pewnych procesów. Parking automatyczny na Tylnej Mariackiej w Katowicach składa się z dwóch zespołów maszyn. W obu zestawach można zaparkować łącznie 240 samochodów. To wszystko na dziś z naszej strony. Dobranoc.